jednym z istotnych elementów, jaki niesie ze sobą pakiet zimowy, jest także transfer pewnych uprawnień z obszaru krajowego na poziom unijny, co zresztą jest odzwierciedleniem normalnych procesów, jakie w Unii Europejskiej zachodzą. W tym wypadku jednak dotyczą one dość istotnego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. Otóż w proponowanych rozwiązaniach decyzje dotyczące zaopatrzenia w energię, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, będą uzależnione od decyzji podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej. Spada rola, co nie znaczy, że przestaje istnieć, krajowego operatora. Niemniej jednak będzie on podporządkowany decyzjom innych organów. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jeżeli chodzi o zgodę na nowe inwestycje, nowe źródła wytwarzania, ona także będzie uzależniona od tego, czy dany kraj, nawet jeżeli nie posiada możliwości zaspokojenia swoich potrzeb samodzielnie, nie może pozyskać dodatkowej energii z krajów ościennych, czy z krajów z regionu, w którym się znajduje. To oznacza, że Unia może nie dać zgody na wsparcie dla nowych inwestycji, jeżeli uzna, że zapotrzebowanie danego kraju może być zaspokojone przez państwa ościenne. A to oznacza, że w danym kraju mogą nie powstać źródła wytwarzania energii konieczne do zaspokojenia potrzeb tego kraju. Oczywiście, jak powiedziałem na początku, jest to proces związany z integracją i proces związany z tworzeniem jednolitego rynku energii na poziomie unijnym, jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie pakiet zimowy, zawierając tego typu rozwiązania czy propozycje, bo nie są one jeszcze finalnie obowiązującymi regulacjami, no jednak zmierza w kierunku większej unifikacji. To oznacza, że przed krajami członkowskimi, w tym przed Polską, stoi istotne pytanie, czy akceptujemy już w tej chwili tego typu rozwiązania, które mają istotne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa energetycznego każdego z państw członkowskich. Kolejnym istotnym elementem, który zawiera pakiet zimowy, są zasady dopuszczalnej pomocy publicznej dla nowych instalacji. Otóż wiadomo, że w wielu krajach, być może w większości, nie mogą powstawać nowe źródła wytwarzania bez wsparcia. I Unia akceptuje wyjątek od zasady, iż takie wsparcie publiczne jest zabronione. To, co jest charakterystyczne dla pakietu zimowego, to pewien poziom wymagań technicznych, jakie Unia chce postawić nowym blokom, które z takiego wsparcia będą mogły korzystać. Otóż ten poziom został ustalony na granicy 550 mg CO2 na megawattogodzinę. Takie ustawienie granicy odcięcia, mówiąc potocznie, powoduje, że większość, a właściwie żadne nowe bloki węglowe nie będą mogły korzystać z mechanizmów wsparcia akceptowanych przez Unię. To stoi w opozycji do zamierzeń, jakie na rynku polskim ma w tej chwili rząd, a mianowicie ustawy tak zwanej mocowej, czyli regulującej rynek mocy, która ma służyć właśnie pobudzeniu inwestycji w nowe źródła wytwarzania na naszym rynku, które, jak wiadomo, będą korzystać przede wszystkim, które jest oparty o węgiel jako podstawowe źródło. Bloki węglowe, najnowocześniejsze, nie osiągają pułapu 550, są znacznie powyżej tego pułapu, nie mówiąc o blokach aktualnie pracujących. No jest pytanie, skąd ten pułap się wziął. Trudno na to pytanie znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Być może jest to efekt pomyłki w pracach legislacyjnych na poziomie Brukseli. Wiem skądinąd, że dana ta została wpisana prawie że w ostatniej chwili, więc być może bez świadomości tego, iż eliminuje tak naprawdę
zwłaszcza w przypadku Polski, możliwość subsydiowania czy wspierania nowych źródeł wytwarzania. A być może jest zabiegiem celowym. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że Unia takim dosyć tępym narzędziem próbuje wyeliminować rzeczywiście możliwość rozwoju nowych źródeł wytwarzania opartych o węgiel. Najwięcej, jak się wydaje, na takim rozwiązaniu utraciłaby Polska właśnie, ponieważ to u nas węgiel stanowi to podstawowe źródło. Stąd przed rządem polskim na pewno stoi w tej chwili poważne zadanie, ażeby znieść tę granicę, znieść tę barierę, żądając uzasadnienia, z czego ona tak naprawdę wynika, bo racjonalnego uzasadnienia nie bardzo można sobie wyobrazić. Chyba że, jak powiedziałem, jest to celowe działanie mające zatrzymać całkowicie możliwość wspierania instalacji węglowych w Europie, zwłaszcza w Polsce.